Siemanko, witajcie. Dzisiaj jest poniedziałek i idziemy się przejść. Jesteśmy na pograniczu hrabstwa Galway i hrabstwa Clare. Zaraz za Kinbarrow jest taka mała górka tutaj przede mną. Dokładnie ta tutaj. Tak wygląda okolica, jest całkiem fajnie. Tutaj zostawiłem mój samochód. No i idziemy się przejść. Górka nazywa się Abbey Hill. Nie jest jakaś wielka. Mam nadzieję, że szybko uda się na nią wejść. Ok, zapraszam do oglądania. Zobaczcie tylko, ile tutaj jest jarzyn. Normalnie pycha. Dobra, idziemy dalej. Rzeczywiście dobre są. Naprawdę dobre. Trzeba zawsze wybierać te, które są wyżej. Bo tak jak to Aga mówi, nie są wtedy obsikane przez psy. Dobra, idziemy dalej. A propos psów, czy was też nie wkurza, jak idziecie sobie, a ludzie nie sprzątają po swoich psach? Albo nie ściągają tego chociaż z drogi? Wkurzające, co nie? Tak wygląda okolica. Całkiem fajnie. A tutaj jest wejście na ten szlak. Okej. Przedzieramy się przez kamienie. I szlak prowadzi tam dalej. Tam kogoś widzę w jakimś czerwonym ubraniu. Gdzie ten ktoś jest? Schował się gdzieś. Dobra. Idziemy. Idziemy za kimś w czerwonym ubraniu. Mam nadzieję, że to nie jest seryjny morderca. Zobaczymy. Idziemy w stronę słońca. Szlaku jakiego takiego tutaj nie ma. Teraz jakiś tutaj udało mi się odnaleźć. Ale tak to trzeba iść po kamieniach. Okolica wygląda tak. Tam po drugiej stronie zatoki, dokładnie w tym miejscu, jest Galway. Właśnie, przechodziłem obok pana w czerwonym, a bardziej jakimś orange bluzie. No i żyje. Udało się przeżyć. Widzicie te tutaj żłobienia w tych skałach? Te szczeliny. Ekspertem nie jestem, ale według mnie jest to efekt działania obcej cywilizacji. Tutaj widzicie, jak pracowały narzędzia. Tutaj ktoś miał kibelek z wodą od razu. No, I want to believe, jakby to powiedział klasyk. Zobaczcie, jaki fajny kamień, jak on stoi w ogóle. Tak wygląda pod spodem. Dajcie, niech nam się odsunę. Tak wygląda z daleka. I zobaczcie tylko pod spodem właśnie, jak wygląda. Śmieszne, nie? Tylko trzyma się to jakby na środku. Jest pewnie tylko kwestią czasu, aż ktoś go zepnie. Albo sam spadnie.
O, taka ciekawostka. Czy wy też tak macie, że w górach albo gdzieś nad morzem, nad oceanem czujecie się, że szczęśliwi po prostu? No nie wiem, ja tak mam. Chodzę po górach. Kiedyś strasznie tego nie lubiłem. Nigdy z rodzicami praktycznie nie jeździłem. No może nie nigdy, ale rzadko. Teraz tak trochę tego żałuję. No. A nie wiem, co wy myślicie? Też tak macie? Ale to chyba z wiekiem przychodzi, że doceniacie takie rzeczy. No. Dobra, idziemy. Jeszcze trochę zostało, żeby wejść tutaj na tą górkę. Na początek wydawało mi się, że to już tuż, ale to jeszcze nie. Dobra, idziemy, ciśniemy. No, cześć wszystkim. Doczłapaliśmy się. Jesteśmy na samym szczycie. Szczyt jest oznaczony tym oto kopczykiem. Czekajcie, znajdę jakiegoś kamyka. No może ten. Dołożymy swojego kamyka. Spróbujemy położyć go. Nie dosięgnę. No dobra, położymy go tutaj. O, tylko żeby ten nie spadł. No, doczłapaliśmy się. O, jest fajnie, sorry za wiatr. Tak wygląda okolica. Dzisiaj jest tak pochmurno, ale nie jest jakoś zimno. Tak wygląda zatoka w Galway. Galway Bay. Całkiem fajnie. No, a tutaj kopczyk. Bardzo przyjemny walk. Po drodze mijałem kilka osób starszych. Bez problemu. Tak jak tam idzie pani. A nie, już zniknęła. Nie ma jej. No, także polecam. Górka nazywa się Abbey Hill. Abbey to jest powiedzmy klasztor. Chyba tak po polsku. Można to przetłumaczyć. Klasztor, zakon. Jakoś tak. Dobra, podejdźmy jeszcze może tutaj do brzegu. Okej, a tak tutaj wygląda ta druga strona. Tutaj ta droga. I dokładnie to miejsce tam. To jest droga na Fanor, którą już pokazywałem. Pokazywałem wam Fanor w wcześniejszym filmiku z surfingu. Jest całkiem fajny widok. Mogłoby być lepiej, ale nie narzekajmy. Tak jest fajnie. Fajnie jest zawsze się przejść, spędzić trochę czasu poza komputerem, czy nie wiem, poza PlayStation. Także no, wychodźcie ludzie z domów. Jak tylko jest pogoda, pójdźcie się przejść. Dobra, czas schodzić, wydaje mi się. Dzisiaj znowu jestem bez Agi. Tak jak widać, nigdzie się nie chowa. Aga. Jesteś gdzieś tutaj? Nie? No nie wiem, dla wszystkich miłośników Agi. Agi dzisiaj nie ma ze mną. Jestem tylko ja. Także no, schodzę już. Może jeszcze tutaj przejadę się gdzieś zobaczyć nad ocean. Jakieś jedno miejsce. Zobaczymy. Dobra. Widzimy się na dole. Tutaj ewidentnie według mnie jechał jakiś samochód starożytny. Przedpotopowy pewnie. Widzicie, jakie kolejne zostawił? Dajcie znać, co wy myślicie o tym. Dobra.
jestem już na dole. Jadę wam jeszcze pokazać Kinwara, jak wygląda. Także widzimy się za chwilę. No i jesteśmy w Kinwarze. Jest to taka mała miejscowość turystyczna. Rzucę na przód. Tam jest zamek taki tam z tyłu. Nie pamiętam, jak się nazywa. Jest całkiem fajny. No tutaj jest taka zatoka. O, tu ma ktoś drabinę. To jest taka przystań dla jachtów. Ale jedyny feler jest taki, że jak jest odpływ, to tutaj nie ma wody i te statki no tak leżą na burcie. No, teraz akurat woda przypływa. Ale na przykład ten statek tutaj z boku, tutaj widzicie, leży na dnie. No ale fajne miejsce. W ogóle ten tutaj, jaki fajny jest. No fajny. Tutaj jakaś woda się leje. Ciekawe, czy to szczeki. Nie wiem, nie wiem. Tak wygląda druga strona. O, tam chyba coś się pali w ogóle. To. Gdzie widać ten dym taki czarny. Zobaczcie, jakie jest fajne zejście. Można zejść. O, trochę ślisko. Ale to nic. Okej, okay. Zobaczcie, jesteśmy przy tym jachcie, co tutaj jest. No naprawdę, to jest fajny jacht. No, a tak to wygląda z powierzchni wody. Prawie. Bo jeszcze trochę brakuje. O, a ta woda, no taka średnia bym powiedział. Okej. Okej, to by było na tyle. Pozdrawiam was z Kinwary. Mam nadzieję, że następnym razem Maga będzie już ze mną. Także see you later. Thank you.